Naszym wielkim szczęściem jest to, że żyjemy na Mazowszu. Przyszło nam tu mieszkać. Myślę, że nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że Mazowsze jest regionem, który jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. I oczywiście dzieje się to dzięki władzom Mazowsza, ale też dzięki mieszkańcom przede wszystkim, ponieważ wielu mieszkańców stara się angażować w różny sposób w to, żeby rzeczywiście działo się tu lepiej, żyło się lepiej, żeby Mazowsze się rozwijało. Władze Mazowsza starają się zachęcać nas wszystkich mieszkańców, żebyśmy również przedstawiali swoje pomysły, które zmierzają ku temu, ażeby na Mazowszu żyło się lepiej. Jednym z takich programów, w ramach których mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać swoje potrzeby i je realizować, jest budżet obywatelski Mazowsza, na który w tym roku wydatkujemy 30 milionów złotych. To jest inicjatywa, w ramach której mieszkańcy mogą zgłaszać własne pomysły, walczyć o to, ażeby zostały one zrealizowane, o czym tutaj przedmówcy mówili, pan radny, pani marszałkinie. Dzieje się to poprzez głosowanie, ale należy wykazać się po prostu aktywnością, zwykłą aktywnością społeczną i do tej aktywności wszystkich staramy się zachęcać, ponieważ to pozwala realizować własne pomysły i włączyć się w to, żeby nasze Mazowsze rozwijało się i żeby te pomysły, dobre pomysły, które mamy my jako mieszkańcy Mazowsza, były wdrażane i finansowane. Dzięki temu wszystkiemu hasło Zmieniaj z nami Mazowsze jest hasłem jak najbardziej prawdziwym, realnym i zachęcamy wszystkich do tego, żebyśmy my wszyscy zmieniali właśnie nasze Mazowsze. Szanowni Państwo, kolejnym programem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest Mazowsze dla młodzieży. W ramach tego programu aktywizowana jest młodzież, przeznaczane są środki na to, żeby powstawały młodzieżowe rady gmin, powiatów, miast. Dzisiaj na przykład, właśnie teraz, młodzież z gminy Czerwin przebywa we Wrocławiu, gdzie poznaje polską kulturę, uczy się tej aktywności obywatelskiej i to jest taki realny przykład tego, że w małych, wiejskich gminach młodzież również może się rozwijać dzięki właśnie tym środkom, które my, Mazowsze, przeznaczamy na to, żeby młodzież się aktywizowała, ale wymaga to aktywności władz samorządowych i samej młodzieży, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Dziękuję bardzo.